Dzień dobry, panie Marku. Następny dzień nas powitał. Jak tam? Wyspał się pan? Wyspał się. Dobrze, co się dzieje? Co się dzieje? Bo jesteśmy troszkę zdenerwowani. Jak widzowie widzieli, byłem dość zmęczony wczorajszej nocy, dlatego moje podsumowanie było jak najbardziej trafne. Dzisiaj tylko dodam 11 na 10. Pani z Carrefoura nie może wyjechać, tak? Nie moja, czemu mówisz moja? Co tutaj widzowie wiesz? Nie, swoje. Ochroniarza. Ochroniarza, tak. Służbówka. Służbowa. No zakopaliśmy się tutaj, lód jest taki, teraz problem jest z wjazdem. No ale tutaj coś kombinujemy, myślę, że zaraz kwestia czasu i będziemy uwolnieni. Co pan wymyślił? Ja? No, co to jest? Pan wymyślił kostkę blukową, żeby podłożyć pod koła. Aha! No, taki dziwny pomysł. Ale bystrzak z ciebie, panie Marko. Nie, to ty wymyśliłeś, już nie gadaj. Nie będę. Dobra, zobaczymy zaraz, co się stanie. Kurde, idę po tą szansę. Ale pchamy, pchamy? Pchamy czy nie? Chyba nie. Ale odsuńcie się stąd. Odsuńcie się stąd. Bo jak to... Łooo! Łooo! Musimy z drugiej strony kostkę wsadzić i wyjedziesz. Podłożyliśmy taką kostkę od tamto koło, a tutaj żeśmy dali dziwia. I myślicie państwo, że zadziała? Musi. Musi. Ja to. Ale ja bym był za tym, żeby tą drugą kostkę tutaj wdać. O nie! Wyjebało się. Nie! Nie! Stój, bo wyjebałem kostkę! 24 hours later. Mówiłem, kurczę, że teraz wyjedziemy. Marek, co się stało, proszę powiedzieć, jak to się stało? Proszę państwa, wyjechaliśmy spod lodu, popatrzcie, jak to ślisko. Ale daliśmy radę, jedziemy, trasa koncertowa będzie dalej trwała. Moi drodzy, to czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, aż by normalnie chciało się tam wejść do środka i zabrać ten piweczek. Kasia, idziesz po te piwka? Iga, idź po piwko dla taty. Idziemy do manufaktury w Żywcu zwiedzać Muzeum Browarnictwa. Wchodzimy. Zobaczcie, tak wygląda wejście. Jest. Dzień dobry, panie Marku. Co pan tu robi? Myślałem, że pan już pojechał w trasę koncertową. A nie, no fajnie jest, że jednak zostałem z wami. Widzimy dzisiaj Muzeum Browaru w Żywcu. Czyli będzie pan dalej kontynuował przygodę z Salvation TV? Tak jest. Super. Może pan coś powie tutaj o tej ściany. Co to za ściana? Cała historia Marek Browaru Żywiec od 1856 roku. Podziałem na piwo marcowe, Blood Beer Porter, piwo Żywiec jasne pełne, piwo Ale Pszenicza Szampańskie, piwo lagrowe Leżak jasne mocne i browar żywiecki, piwo powodowe bezalkoholowe. Super. I tutaj według dat to jest koszt czasu. O, a to są nasze czasy już tutaj. W tym miejscu mamy już nasze czasy. Jaki jest koszt tego? 40 zł z słuchawkami, bądź 30 bez słuchawek. To my nie chcemy słuchawek. Ale czemu nie? A po co? No będziemy coś wiedzieli. Coś tam opowiadają. Muzeum składa się z 18 sal o łącznej powierzchni około 1600 m2. Wizyta rozpoczyna się w sali trzech żywiołów, w której można obejrzeć składniki, z których robi się piwo oraz szczególną makietę browaru. Zapraszamy was do zwiedzenia jego razem z nami. Kolejne sale przenoszą zwiedzających przy pomocy wehikułu czasu do XIX-wiecznego Żywca, gdzie można obejrzeć pracownię architektoniczną, zakład bednarski, drukarnię, sklep kolonialny czy galicyjską karczmę.
porter, który był polecany przez lekarzy. Lekarze polecali portera, słyszałem. Lekarze polecali, ale to ładnie to ujęli, ponieważ oni nie powiedzieli, że lekarze, tylko autorytety lekarskie. Tak. Tak ładnie tak to ujęli. Żeby dla niedożywionych na anemię dawali, nie? No tak, na anemię, na jakieś różne dolegliwości związane z brakiem minerałów jakichś różnych. Tak, o, tak, pięknie. Browar Żywiecki założony w 1856 roku przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga to jeden z najbardziej znanych browarów w Europie. 150 lat później w jego najstarszej historycznej części swe podwoje otworzyło arcyciekawe muzeum. Witajcie drodzy gości. U nas co kto lubi? Piwa mamy na statek, poczęstować możemy i jasnym ale, i ciemnym porterem, a nawet bursztynowym marcowym. Proszę, proszę wyśmienitego żywieckiego portera, znanego od dawna w całej Galicji. Muzeum Browaru Żywiec zostało otwarte w 2006 roku przy okazji 150-lecia browaru. Jest jedną z największych i najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Już samo położenie muzeum budzi ciekawość. Zlokalizowane jest bowiem w dawnych piwnicach leżakowych browaru. Po przekroczeniu wrót muzeum goście wchodzą w świat naznaczony ponad 160-letnią historią browaru oraz produkowanego w nim piwa. Przechodząc przez sale ekspozycyjne, aktywnie poznają kolejne okresy rozwoju browaru i marki Żywiec aż po współczesność. Po zwiedzaniu pomieszczeń muzeum goście mają czas na konsumpcję piwa i zakup pamiątek. Kolejne sale to już 20-wieczna atrakcja. Tutaj mamy taką restaurację z lat 30, a w okresie międzywojennym nowinką były kręgle. Atrakcją jest sala w stylu Art Deco z kręgielnią. Już 90-letnia kręgielnia. Chcę sobie zagrać w kręgle. Ale jaja. A po co jej ta kapcia? Jakby jej nie miała, to by jej nie było widać, nie? Ale technologia. Ochroniarz od Marka zakłada sobie te cztery czapki, patrzy do kamerki. A tu jest, tak, zobaczcie, on jest, nie ma go. O, jest. Całość ekspozycji uatrakcyjniają multimedialne pokazy zdjęcia, film, dźwięk, projekcja. Stworzone przez agencję Adventure. A kto jest właścicielem Grupy Żywiec? Właścicielem kontrolującym akcjonariuszem Grupy Żywiec jest holenderski Heineken, posiadający 65,16% akcji spółki. Drugim liczącym się akcjonariuszem jest spółka Harbin BV z siedzibą w Amsterdamie, będąca własnością Yuan Ltd., z siedzibą w Londynie, 33,2%. Grupa Żywiec jest również właścicielem 100% udziału browaru zamkowego Cieszyn. Muzeum Browaru Żywiec jest jedynym z obiektów szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, wyróżnionym tytułem Gwiazdy Techniki. Jest tak zwanym punktem kotwicznym europejskiego szlaku dziedzictwa przemysłowego, co świadczy o jego ponadregionalnym znaczeniu dla przemysłowej historii. Czas trwania zwiedzenia to około 1 godzina. Dystrybucja, nie? I teraz obecnie, patrz. Patrz to, teraz. To powinno być chyba wow. Wszystko, patrz. Wow. Guśka tak, wow, brawo. Tutaj są takie kontury kontynentów, gdzie do browar Żywiec dotarł właściwie do całego świata. Żywiec jest transportowany i pity na całym świecie. Tak stąd właśnie, gdzie jesteśmy, z Żywca na cały świat. Rozpościera się szlak, można powiedzieć, handlowy, czyli miejsce, gdzie dociera Żywiec. Na takie odległe kraje jak Chiny, Australia czy Korea Południowa, oczywiście cała Europa, dwie Ameryki, no do Afryki nie dociera, no tutaj akurat nie wiem czemu tak. A może to są inne lata? A proszę, tu już mamy inne lata. Obecnie to tak wygląda, no obecnie właśnie do Afryki nie ma, ale wcześniej była do Afryki. Do Afryki tak dociera. Że nasza największa konkurencja, czyli kompania piwowarska, co prawda teraz jest to własność Japończyków, ale wcześniej był to sam Miller z południowej Afryki. My jesteśmy teraz razem z Markiem z Polo Marco Band w ostatniej sali. Powiedz, co to jest, w tej sali mamy? W tej sali pokazane są różne typy piwa. Piwa głównie dzielimy na dwa. Górnej i dolnej fermentacji. Dolnej to jest ale, a chyba tak na ale. Na górnej jest ale, a lager jest lager na dolnej. Tak. Dolnej, także tutaj mamy taką prezentację, który jest do ale, a który do lagera. No i tak to wygląda.
Tutaj właśnie są pokazane szklanki razem z trunkiem w butelce, to jest porter. Tak, a normalny, tradycyjny żywiec, zobaczcie, jest lager, jest zwykły, tradycyjny. Dzisiaj akurat możemy kupić w sklepach. A co masz tam, jest marcowe? Jest marcowe. Jest też. Jeszcze marcowe, tam jest boch, proszę bardzo. No i tu jeszcze mamy... O, tego nie piłem nigdy. Pijesz to? No ja też nie piłem. Właśnie ciekawe, jakie to jest szampańskie. Nie trafiłem, tam jeszcze białe było. No i tutaj jest jeszcze... Co to jest? Białe, tak? Zobacz, każdy ma inną szklaneczkę. No i wychodzimy. Idziemy dalej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Muzeum w Żywcu. I dalej idziemy kręcić naszego wspaniałego vloga. Po zwiedzeniu możliwa jest degustacja piwa bądź soku w specjalnie tego przeznaczonej sali. 0 i 1, 2. Obydwa otwieramy? Tak. O, super, patrz, świetnie. I alkoholowe, proszę bardzo. Alkoholowe, kurde, Marek. A co? Ja myślałem, że ty jesteś abstynentem. Jestem, ale tylko tygodniowym. Weekendy nie jestem abstynentem. Nie piję tylko w tygodniu. Znaczy jestem takim tygodniowym abstynentem, weekendowym nie. A. Zapytaj się mnie, jak mi smakuje. Zapytaj się go, no. Ty się zapytaj. Mareczku, jak smakuje? Piwko nieuszukane, żywiec. Słuchajcie. Jak to mówi Krzysztof z kanału Skwańczyk TV, smakuje tak, jakby mi Jezusek bosą stópką po języczku przechodził. Naprawdę. Podejrzewam, że nawet sam papież Franciszek nie pił takiego fajnego piwa. Świetna recenzja, nie? Powiem ci, że naprawdę... A pani nie, Aleksandra, Kmiecik z domu Lew? Jeszcze nie piłam. Ale uwaga. Ty widziałeś, jak tam gadżetów jest do kupienia. Pokale, nie pokale. Tak, słuchajcie, ale tak całkiem poważnie, tak. Naprawdę warto tutaj przyjechać, bo to co pewnie całkiem inaczej smakuje jak w sklepie. I całkiem inaczej i smaku na gazowaniu, naprawdę klasa. No. Tutaj jest Marka ochroniarz, który... Marek, poczęstuj się. A gdzie ta kromka była? A gdzie ta kromka była? Kromka jest tu. Tu, poczęstuj się. Marek. Tu poprzedni goście zostawili, na szczęście można nakłać bandziu. Jesteśmy w Karczmie Żywieckiej, tutaj jemy obiad i kończymy naszą wyprawę. Bardzo udaną, pełno wrażeń, pełno emocji, a przede wszystkim dużo relaksu. Piękny domek, fajny basen, zobaczyliśmy jak się robi piwo, także myślę, Kasiu, że było to bardzo udana wyprawa. Zacny wypad. Wam też się podobało, waszej dwójce? Tak, podobało nam się. Jesteśmy już bardzo zmęczeni. Dobrze, że wracamy do domu. I tu jeszcze jest dwójka. Ochroniarza. Ochroniarz ze Stanów Zjednoczonych przyjechał. I tutaj jest żona ochroniarza. Też wam się podobał wyjazd, tak? Cudownie. Cudownie. Kaczobyczo. No to nic, moi drodzy. Nie pozostaje nam nic innego, jak pożegnać się i trzymajcie się. Cześć, wszyscy razem. Cześć. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Proszę. Nagroda w wysokości kalendarza. Wow, bardzo wygrałem. Kto wymyślił piwo? Oficjalnie uznaje się, że piwo powstało w Mezopotamii około 4000 lat przed naszą erą. Sumerowie, którzy niegdyś zamieszkiwali teren dzisiejszego Iraku, wykuli na glinianych tabliczkach recepturę piwa orkiszowego.